Podczas ostatniego posiedzenia sesji nadzwyczajnej gminy Sitkówka-Nowiny Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny obręb geodezyjny Wola Murowana w obszar specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Władze gminy chcą dzięki temu ściągnąć nowych inwestorów, którzy dadzą nowe miejsca pracy. Gościem specjalnym sesji nadzwyczajnej był Cezary Tkaczyk, prezes zarządu specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Co to jest specjalna strefa ekonomiczna? To jest obszar naszego kraju, który cieszy się specjalnymi przywilejami podatkowymi. Tak mówiąc bardzo pokrótce, oczywiście obszar niezamieszkały, przeznaczony pod działalność przemysłową, po to, żeby tam inwestorzy mogli się bez przeszkód lub bez jak najmniejszych przeszkód rozwijać. Czy utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny pomoże jej w rozwoju? Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i patrząc na te gminy, które już taką strefę na swoim terenie posiadają, myślę, że tak. Chętnie inwestorzy inwestują na takich terenach? Mają bardzo wiele ofert na terenie naszego kraju do wyboru, bo ja przypomnę, że jest 14 specjalnych stref ekonomicznych i ponad 18 tysięcy hektarów, z czego jeszcze wiele jest wolnych, więc będzie zależało od tego, w jakim stopniu wspólnie z władzami gminy te tereny będą przygotowane i promowane. Myślę, że przy dobrej promocji, dobrym przygotowaniu mamy dużą szansę na to, by w momencie, kiedy te tereny się znajdą, w ciągu paru lat miały one zainteresowanych i żebyśmy wspólnie pozyskali inwestorów. Warto przypomnieć, że władze gminy Sitkówka-Nowiny rozmowy ministerialne na temat włączenia terenów inwestycyjnych do specjalnej strefy ekonomicznej rozpoczęły już na początku bieżącego roku. W tej chwili została przyjęta przez Radę Gminy uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia naszej gminy do specjalnej strefy ekonomicznej wraz z gruntami, które są przeznaczone pod inwestycje takie, pod działalność gospodarczą, więc po zaoprobowaniu tego przez najpierw ministra gospodarki, następnie przez Radę Ministrów i włączeniu tych gruntów do specjalnej strefy ekonomicznej, faktycznie wtedy się w niej znajdziemy. Jest to kolejny krok i myślę, że krok w dobrym kierunku. Zapowiedział Pan te działania już w styczniu. W tej chwili podjęta uchwała. Jak szybko gmina Sitkówka-Nowiny będzie mogła wejść w tą specjalną strefę ekonomiczną? Jak długo to potrwa? Chciałbym, żeby to stało się jak najszybciej. To tak naprawdę zależy od dalszych kroków, czyli opinii zarządu województwa, następnie również wniosku ministra gospodarki. Trudno mi ocenić, ile czasu może to zająć. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. To kolejny krok do rozwoju gminy? No, jest to taki właśnie kolejny krok do rozwoju gminy, do tego, żeby zachęcić tutaj i przyciągnąć inwestorów, którzy mogliby zainwestować tutaj u nas, w naszej gminie, utworzyć nowe miejsca pracy. To, na czym nam bardzo zależy. Jak podkreślał obecny podczas posiedzenia sesji Cezary Tkaczyk, prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, gmina Sitkówka-Nowiny to doskonałe miejsce do inwestowania. Czy według Pana gmina Sitkówka-Nowiny, zakładając, że wejdzie w obszar specjalnej strefy ekonomicznej, to dobre miejsce do inwestycji? Myślę, że będzie jednym z lepszych w naszym województwie. Radni uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny obręb geodezyjny Wola Murowana w obszar specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice podjęli jednogłośnie, podkreślając jednocześnie, że utworzenie w gminie Sitkówka-Nowiny specjalnej strefy ekonomicznej zdecydowanie pomoże w jej rozwoju.